Witam, nazywam się Andrzej Bazgier. Dzisiaj chciałem Państwu powiedzieć kilka słów o zjawisku tak zwanej zimnej fuzji. Dlaczego interesuje mnie zjawisko zimnej fuzji? Dlatego, że obserwując dzieje naszej współczesnej cywilizacji, wyraźnie widać, że kluczem do niewolnictwa ekonomicznego, którego doświadczamy na co dzień, jest nasze uzależnienie od kosztów produkcji energii. Tak naprawdę gro czasu pracy, którą musimy wykonać, poświęcamy na to, by w ten czy inny sposób opłacić nasze rachunki, a czasami sobie nie zdajemy sprawy z tego, że z kolei lwią częścią kosztów naszych codziennych rachunków jest tak naprawdę koszt energii. W związku z powyższym, dopóki żyjemy w takim paradygmacie energetycznym, w jakim żyjemy, że energię tę musimy pozyskiwać albo z palin kopalnych, albo też z elektrowni atomowych i wiąże się z tym taki, a nie inny koszt, dopóty ten stan niewolnictwa ekonomicznego się da dosyć łatwo utrzymać i prowadzić dalej. W związku z powyższym w naturalny sposób wszelkie próby przełamania tej sytuacji są z naszego punktu widzenia interesujące i od lat mówi się i dyskutuje o tym, czy istnieje coś takiego jak wolna energia, czy istnieje coś takiego jak darmowa energia. Można się na ten temat spierać. Ja bym się chciał tutaj właśnie odnieść do tego konkretnego zjawiska, które nazywa się zimną fuzją. Zimna fuzja jest procesem, który pierwszy raz został przeprowadzony w roku 1989 przez dwóch naukowców. I tuż po tym, jak został on przeprowadzony, został on całkowicie zdyskredytowany przez świat naukowy. Uznano osiągnięcia tych dwóch panów, którzy to zrobili, za fikcję. Zdyskredytowano tak naprawdę, załamano ich karierę, załamano ich życie i cisza zapadła nad tematem fuzji zimnej w zasadzie aż do ostatnich kilku lat. Jakoby jej nie było, jakoby nie było możliwości, żeby ona została przeprowadzona. Niemniej na przestrzeni ostatnich 10 lat coraz bardziej zaczęły się przebijać różne pojedyncze postaci, które mają swoje własne osiągnięcia na polu właśnie osiągnięcia technologicznego pod tytułem możemy przeprowadzić zjawisko zimnej fuzji, a co za tym idzie, możemy uzyskać dostęp do relatywnie bardzo taniej energii. Jedną z takich najbardziej znanych w sumie postaci, która się przebiła ostatnio w świecie zimnej fuzji, jest Włoch Andrea Rossi, który wręcz rozpoczął sprzedaż generatorów zimnej fuzji. Pomimo tego, że te generatory, które fizycznie sprzedawał, były jednocześnie dyskredytowane przez świat mediów i świat nauki jako oszustwo. Rossi ze swoim ECAT-em, ponieważ tak się nazywa jego wynalazek ECAT, czyli takie walizkowej wielkości tak naprawdę generatory zimnej fuzji, przeszedł szczęśliwie 3 testy na 3 uniwersytetach światowych, gdzie oglądano bardzo starannie te jego wynalazki, rozbierano je na części, mierzono, badano i w zasadzie we wszystkich 3 przypadkach konkluzja świata naukowców była taka, kompletnie nie wiem jak to działa, ale prawda jest taka, że to urządzenie emituje istotnie więcej energii niż pobiera. Czyli tak naprawdę daje nam dostęp do energii wolnej. Ten zdyskredytowany mocno wynalazek Andrea Rossiego został, nawiasem mówiąc, w całości wykupiony przez amerykańską marynarkę wojenną. W związku z czym myślę, że ta dyskredytacja, o której mówię, nie do końca dotyczyła istoty rzeczy, tylko raczej dotyczyła właśnie tego, że ten wynalazek zimnej fuzji jest potencjalnym zagrożeniem tego status quo, który mamy w tej chwili, że energia musi kosztować tyle, ile musi kosztować. W związku z powyższym musimy poświęcić tyle, ile poświęcamy czasu na to, żeby zarobić pieniądze na to, by móc te koszty udźwignąć. To dlaczego wracam do tej zimnej fuzji? Mam takie poczucie, że ten temat już tak bardzo jest w tej chwili pod skórą i za sprawą działalności Andrea Rossiego, i za sprawą działalności pana Kosze chociażby, który ma taką swoją fundację, pana Koszego, to jest Irańczyk, który również twierdzi, że opanował technologię zimnej fuzji, za sprawą jeszcze kilku innych rzeczy, że jakby oficjalny świat uznał, że trzeba powolutku jednak będzie tę zimną fuzję w ten czy inny sposób do życia dopuścić i w zeszłym roku nikt inny jak koncern Lockheed Martin, który zajmuje się tak naprawdę produkcją samolotów, rakiet kosmicznych i sprzętem stricte militarnym, ogłosił, że w zasadzie opanował już technologię zimnej fuzji i do roku 2020 przewiduje, że będzie w stanie ją udostępnić na warunkach
komercyjnym. Specjalnie puszczam do Państwa oko, mówiąc o tych bankach komercyjnych, bo nie mam jakichś szczególnych złudzeń co do tego, że tak nie do końca ta energia będzie dla nas wolna, jeżeli dostaniemy ją w prezencie od koncertu Lockheed Martin. Niemniej taka pierwsza jaskółka zaistniała. Drugą taką jaskółką było oświadczenie naukowców z MIT, jednej z bardziej renomowanych uczelni na świecie, którzy również powiedzieli, że w zasadzie oni już mają dopracowane teoretyczne podstawy zimnej fuzji i w ciągu najbliższych kilku lat będą mogli tę technologię udostępnić. Tutaj przewrotność tej sytuacji, smutna przewrotność tej sytuacji polega na tym, że MIT, ta jedna z najbardziej renomowanych uczelni na świecie, została wiele lat temu oskarżona o to, że w zasadzie przyczyniła się w dużej mierze do zdyskredytowania zjawiska zimnej fuzji, tego pierwszego procesu, który się udało przeprowadzić w 1989 roku, i że sposób, w który MIT zdyskredytowało ten proces, zakrawa o fałszerstwo naukowe, i w zasadzie MIT nigdy się nie obroniło przed tym zarzutem, więc trochę smutnym paradoksem jest, że w tej chwili naukowcy tej uczelni mówią, że jednak zimna fuzja jest możliwa, skoro 20 lat temu powiedzieli, że jest absolutnie niemożliwa. Natomiast są takie jaskółki, które wskazują na to, że rzeczywiście proces zimnej fuzji zostanie jakby ujawniony, udostępniony na takich czy na innych warunkach. Być może będzie w jakiś sposób opodatkowany, żeby nie do końca było energią wolną. Niemniej jest to z mojego punktu widzenia taka pierwsza wyraźna jaskółka, która pokazuje, że świat się zmienia. Także w tym aspekcie niewolnictwa energetycznego, które wydawało nam się dotychczas czymś, co będzie nie do rzucenia i nie do zmiany. I tak mi się przypomina w tej chwili, ja jestem z pokolenia ludzi, którzy wychowywali się jeszcze w czasach komunizmu i pamiętam ten czas, kiedy myśmy żywili takie przekonanie, że jest absolutnie niemożliwe, żeby komuna upadła. Jest absolutnie niemożliwe, żebyśmy się uwolnili z tej podległości wobec Rosji, a jednak się okazało, że to się wydarzyło i w tej chwili już nie wnikam w różne okoliczności, które nam sprzyjały, bądź też nie sprzyjały przy tym procesie. Niemniej to wydarzenie się dokonało i historia poszła dalej. Chcę powiedzieć, że wierzę głęboko, że również wykona się i przełom na polu naszego niewolnictwa ekonomicznego, którego, powiedziałbym, głównym filarem jest nasza zależność od kosztów produkcji energii. Także chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to zjawisko, które się nazywa zimną fuzją. Bardzo proszę, żebyście śledzili ten temat w internecie. On się także pojawia w polskojęzycznym internecie. Warto, bo to jest także cegiełka, która buduje nowy świat. Dziękuję bardzo.